Po raz już kolejny spotykamy się przy ognisku w części piątej i spróbujemy dostać się do głównego punktu wypadowego na najbliższy czas. Czyli tak, pamiętacie, w ostatniej części zrzuciliśmy sobie tą drabinkę i dzięki temu możemy wchodzić teraz na górę. Więc pójdziemy na górę. Aha, wiecie co? Zanim co? Mamy dużo dusz. Więc, mając trochę tych dusz, a może nawet jeszcze wstanę. Weźmiemy jeszcze trochę dusz sobie doładujemy, zjadając je po prostu. Wylewelujemy trochę i zobaczymy, czy będziemy mogli użyć katany, czy nie. Czy starczy nam dusz na to. Dobra. Nowy poziom. Co pamiętam, potrzebujemy 14 siły, 14 zwinności, więc na razie pójdźmy w stronę zwinności i na siłę też nam starczy akurat. Witalność by się nam przydała, ale w tym momencie możemy sobie poradzić bez i będziemy mogli użyć katany. Fajna broń. Nie wiem, czemu wypiłem ten flask. Fajna broń. Dobry damage ma, dobry zasięg i ma taki fajny stab attack. To jest się bardzo przydatny jest. Więc ruszamy do góry. I dobry cone damage ma, czyli area of effect. Ma zamachując się nią, możemy naprawdę daleko trafić. Chcemy na górę, skręcamy od razu w lewo. To mamy smoka. Z tym smokiem jest taki myk, że możemy strzelać mu w ogon. Jakby zaczniemy strzelać mu z łukiem w ogon, dropnie nam on Drake Sword w jakichś 70 trafieniach. Powiem wam szczerze, nie chcę mi się tego robić teraz. Jeżeli chcecie, możecie to spróbować. W tym momencie nic wam tutaj nie zrobi, możecie go strzelać, aż dropnie. Po prostu. I trzeba uważać, żeby nie spaść tu. O nie. Fajny staba, tak. Musimy teraz tu pamiętać cały czas, żeby nie spaść. Ten gość jest wkurzający, to wam mogę powiedzieć. Trzeba tutaj wyciągnąć go tu i nie chcecie z nim tam walczyć. Uwierzcie mi, że nie chcecie z nim tam walczyć. No chodź tu. On to wyjdzie. W końcu. No chodź tu. I uważajcie, żeby nie spaść. Teraz bierzemy sobie potę. Niestety nie powinniśmy wtedy trafić, ale tak się stało. Teraz tutaj będziemy mieli poison raty, które będą nas... Nie możemy dać się niestety spoisonować, więc... Och, Jezu, gdyby mój... Katana jednak bardzo ułatwi nam zabicie ich, jak widzicie. Jeszcze jeden jest tutaj za rogiem. O. Dwa strzały i nie żyje. Świetnie. W takim razie idziemy tu i mam wspinaczkę po drabinie na górę. I tutaj spotykamy, wychodzimy na zewnątrz. Tutaj będzie pierwszy i kolejny mini boss. To jest bardzo łatwe do pokonania, pokażę wam jak. Ten gość się na 3 hit pada. Tam jest ten miniboss. On zacznie nas szarżować. Kiedy zacznie nas szarżować, będziemy uciekać tutaj na bok, tu gdzie są te napisy. Zresztą ktoś już chyba napisał. A nie. No ale... Ale najpierw, zanim zacznie szarżować, nie wychodzimy z daleko, tylko spróbujemy wyciągnąć tych zza rogu tutaj. No chodźcie. O, widzicie, tamten będzie chciał przyjść ten. Najpierw chcemy pokonać ich, zanim będziemy walczyć z nim. Na górze są łucznicy, czyli kusznicy, ale nimi się nie przejmujmy. Raz, dwa,
Tego się nie spodziewałem. Jest, jeszcze żyje. Gin. Niedobrze. Musimy mieć przynajmniej jedną potę, ale to zobaczcie czemu, bo musimy mieć cały, przynajmniej cały pasek życia. Gin. Czy ty mnie zaatakujesz? Świetnie. Teraz po prostu patrzymy się na niego. Zacznie. O, zacznie. I teraz, jak zrobi coś takiego, uciekamy. Biegniemy. Nie. Cholera. Niedobrze. Ale w sumie... Dobra. Uważajcie, żeby nie spaść. O. I rzucamy w niego firebombami. Uła. Bardzo niedobrze. Widzicie? On to czasem może wejść, ale trzeba to uważać. Pijmy potę. Na wszelki wypadek. Widzisz, dwie firebomby powinny go załatwić. O Jezusie. Jaki fart. O, bardzo kiepskie mi to wyszło. Gin. No słuchajcie, to był kiepski początek, niestety. W zasadzie to jest bardzo źle teraz. Bo mam jedną, nie mam poty. I będziemy musieli walczyć z... Uważać, żeby nas teraz nie strzeli w nas. Fuck. To jest kiepska bardzo sytuacja dla nas. Musimy zbiec tutaj na dół. Ja bym łyknął potę od razu. Uważam, zaczął, że ten gość chce z nami przyjść. Chce. Świetnie. W takim razie będziemy musieli z nim walczyć. Będziemy bardzo musieli być uważni teraz, żeby nie dostać obrażeń. Ale jeżeli będziemy uważać, to powinno być dobrze. Zobaczymy, czy się to się uda. Jak nie, to niestety musiał to powtórzyć, co jest... Co nie chcę, nie chce mi się, no ale cóż. Czy to jest jeden gościu, drugi, trzeci. Trzeba na niego uważać. Widzicie? To sporo. Oni dostają takiego rage'a trochę czasem i mogą was zatykać każdy pod rząd. Ale katana powinna ich spokojnie sobie z nimi poradzić. Trzymamy gardę i wchodzimy powoli, patrząc, nikogo nie ma na boki. Jest na górze, jest dwóch. Ściągamy ich na dół. Oni padają dosyć szybko, ale naprawdę trzeba być uważnym. Jeszcze dwóch. Dobrze. Pokonaliśmy ich. Zatem nie wiem, czy coś jest, ale to mogę rozwalić. Teraz tutaj na dole jest klucz, który... Jeszcze jeden gościu. Coś ich więcej niż... Gin. Świetnie. Czyli katana jest całkiem OP. Jest imba, ale to nic. Mamy klucz. Dobrze, świetnie. Jesteśmy klucz. Ten klucz musimy ponieść, bo potem nam będzie potrzebny. Na razie się... Jestem tutaj, uważamy na to, bo mamy tych dwóch kolejnych gości. Się od razu nas rzucą. Ale myślę, że możemy ich pokonać dwoma uderzeniami. To jest słabi. I w tym momencie zaczyna się najtrudniejszy moment tego. Tutaj będziemy musieli tak samo kawałek pobiec. Patrzę, czy nikogo tutaj nie ma. Niestety już nie pamiętam, czy to ktoś jest, czy nie. Uff, dobrze. Ale rozpoczyna się najtrudniejszy moment. Tak jak mówiłem, będziemy musieli... biec i uważać na tych kuszników na dole, którzy nie fair, nawet ich nie widziałem, a mnie zaatakowali. Skręcamy w lewo. Mijamy tego gościa i tutaj skręcamy w lewo. I teraz nie będziemy z tym gościem walczyć, tak jak spotkamy. Będziemy musieli go po prostu ominąć. Świetnie, udało się. Z tamtymi gościami na dole też nie walczymy. Biegniemy cały czas, bo biegniemy do bonfire. I to jest...
Jezu, Jezu, Jezu. Czy mnie nie trafił? Świetnie, nie trafił już mnie. Uff, mogło być źle. I biegniemy cały czas w dół. Cały czas nie zatrzymujemy się. Słyszycie kowala? To znaczy, że jesteście w dobrym miejscu. Czy za mną pobiegli? Nie wiem, nieważne, biegniemy. Cały czas w dół. Cały czas w dół. I rozpalamy ognisko. Siadamy przy ognisku i zapisujemy. I dotarliśmy do najważniejszego miejsca, bo stąd będziemy mogli chodzić dookoła, zbierać niektóre itemy, walczyć z bossami. I to jest jedno z tych ważniejszych miejsc. I tu tak naprawdę mógłbym zakończyć swój, tak jakby quick start guide. Ale zanim co, to pokażę wam, jak zrobić tak zwany bounding. Po polsku jakoś to się z dupy nazywa, ale dzięki temu będziemy dostać nie 5 SS klasków, czyli tych butelek, a 10. Więc najpierw musimy opuścić pustkę i stać się człowiekiem. Potrzebujemy do tego 2 punkty humanity. Jeżeli ich nie mamy, tak jak widzicie u mnie w górze, możemy zużyć te, co dostaliśmy w formie takich, takiego cusia, co mamy w naszych itemach. Teraz muszę rozpalić i poświęcić. A, tak jak jeszcze wam pokażę. Widzicie, jestem człowiekiem. Teraz? O, widać, że jestem człowiekiem. Człowieczeństwo przydaje się jeszcze podczas walki z bossami. Nie wiem, może wam pokażę jeszcze jedną walkę później z bossem, gdzie człowieczeństwo się bardzo przydaje. A na razie poświęcimy człowieczeństwo i rozpalimy ogień. Jak widzicie, i 10 buteleczek będziemy dostawać. Póki na razie, póki nie zginę, jeszcze jestem człowiekiem. Będę człowiekiem. Jak zginę i zespamuję się tutaj, już nie będę człowiekiem. No to pójdziemy sobie teraz do kowala. Wraz u kowala możemy modyfikować swoje wyposażenie, ale żeby to zrobić, najpierw musimy kupić u niego odłamek. Kupię jeden odłamek i pokażę wam, jak się modyfikuje. Wzmacnianie broni bądź zbroi. Wzmocnimy sobie naszą katanę o 1. Jak widzicie, jest teraz na plus 1. Jeszcze będąc tutaj, możemy w sumie... Aha, radzę też wydawać wasze dusze na bieżąco, bo nie chcecie zginąć z dużą ilością duszy i potem, że zginiecie 3000 dusz, nie możecie ich potem uzyskać. Troszkę zginiecie 2 razy pod rząd. Więc weźmiemy sobie nowy poziom, o ile możemy. Możemy, więc podniesiemy po prostu sobie szybko wytrzymałość 1 do góry. Czyli ktoś gra po angielsku, wytrzymasz to Vitality. No i dobrze. W tym momencie zakończę to. Tak naprawdę, jak ja mówię, mógłbym tu już zakończyć Quick Start Guide. Jeżeli ktoś już chce zakończyć, to tak naprawdę to jest koniec, ale jeszcze zrobię jeden, może dwa party, gdzie pokażę wam parę, gdzie można pójść stąd i jeszcze gdzie zdobyć parę itemów. W takim razie, to był Makos i do usłyszenia.